Więc proszę państwa, mamy, jak to było przewidziane, przypadek, o który prosiliśmy klinikę psychiatryczną. Niesłychanie rzadki przypadek. Proszę bardzo, panie kolego. Nie kręcicie? No i jak się czujemy? Jak państwo widzą, jest to całkowity brak kontaktu z otoczeniem, po prostu przeniesienie sytuacji doznań szpitalnych na codzienną. No ale czy dla nich sytuacja na sali wykładowej jest sytuacją codzienną? I pytania potem. Po prostu jest to wypadek autyzmu dziecięcego, no ale o tym potem sobie, prawda? To zaraz. To wy może... Może wy jesteście rodzeństwo? Nie, my jesteśmy bliźniaki. Jednojajeczni. Co? Co takiego? A kto wam to powiedział? Ciocia Tosia. Ciocia Tosia.